Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym już odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić awatar w programie Photopea. Photopea, czyli darmowy program, bardzo znany, taki praktycznie taki sam jak Photoshop, tylko że on jest po prostu za darmo. A linka do tego programu oczywiście znajdziecie w opisie. Więc moi drodzy, każdy, kto nie subskrybuje tego kanału, fajnie by było, gdyby to zrobił. Po prostu będziecie mnie bardziej motywować, żebym nagrywał dla was filmy. A filmy teraz będą się pojawiać coraz częściej, tylko muszę po prostu zobaczyć, kto będzie miało sens dla was nagrywać, bo po prostu was musi być dużo, żeby ktoś mnie przynajmniej oglądał. Więc filmy będę mieli więcej tak, jeżeli dobrze dacie radę, powiedzmy 3 razy w tygodniu. A to na serio bardzo dużo, jeżeli chodzi o mój kanał. Więc każdy zostawia tutaj subika pod właśnie tym filmem, łapeczkę w górę i możecie też wpaść na mojego Instagrama i Discorda, które linki są jak zawsze oczywiście w opisie. Moi drodzy, więc ja już nie przedłużam i oczywiście lecimy. No dobrze, a więc gdy jesteśmy już przy komputerze, otwieramy sobie nasz program. Ja mam akurat jedną aplikację, wy też to możecie w prosty sposób zrobić, ale pewnie wejdziecie przez przeglądarkę, wpisujecie sobie po prostu w Chromie na przykład, czy innej przeglądarce Photopea i klikać, no po prostu ten pierwszy link, który wam wyskoczy. No i to jest w sumie ta stronka, możecie sobie też kliknąć tutaj więcej. I tutaj zainstaluj Photopea i ona się automatycznie jakby wam instaluje i możecie mieć aplikację. Więc ja też tak w sumie zrobię i po prostu przez aplikację sobie Photopea odpalę. A więc klikamy sobie nowy projekt i tutaj jest szerokość i wysokość. Wpisujemy sobie w szerokość 1000, o 1000 na 1000. Możecie sobie też w sumie 500 na 500, ale lepiej chyba 1000 na 1000, bo jakby jak mówiłem to w poprzednim odcinku, zapraszam wszystkich oczywiście serdecznie. Więc wpisujemy sobie tutaj, jak mówiłem, szerokość 1000, wysokość 1000 i klikamy sobie utwórz. No i tworzy się nam taki kwadracik, czyli jakby idealne wymiary pod nasz awatar. No dobrze, co więc sobie robimy? Fajnie by było sobie, nie wiem, dać jakieś byle jakie przynajmniej tło i ja sobie wezmę, o załóżmy, nie wiem, no powiedzmy to. I ogólnie teraz sobie zastosujemy tutaj jakby taki efekt bardziej rozmazania, ale nie takiego rozmazania gaussowskiego, tylko bardziej takiego ruchu, więc klikamy sobie tutaj w filtr, rozmycie i tutaj wybieramy sobie rozmycie ruchu. I tutaj musicie mieć na 0 i ja, no powiedzmy 18 pikseli będzie dobrze. Klikamy sobie OK. No i mamy już te nasze tło rozmyte. Co teraz ogólnie robimy, jeżeli byśmy chcieli pokolorować nasze tło? Na przykład na jakiś inny kolor. Załóżmy, że jak dzisiaj będziemy robić awatar, to pokażę po prostu wam na czerwonym tle, więc klikamy sobie tutaj takie jakby kółeczko w połowie zamalowane, klikamy sobie właśnie tutaj i klikamy barwa nasycenie. Teraz klikamy sobie właśnie na tą barwę nasycenie, która wam się stworzyła przed chwilą, lewego alta na klawiaturze i po prostu sobie w to klikacie. O, i automatycznie będzie tylko kolorowało się na tą warstwę, która jest aktualnie pod spodem. I pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, bo bez tej rzeczy po prostu, no się może wam troszeczkę popsuć ta jakość, jeżeli chodzi o kolorowanko. Tutaj dajemy sobie nasycenie, no tak, no na maksa możemy sobie dać. I mi się automatycznie czerwony kolor i jeżeli chcecie czerwony, to po prostu musicie na 0. Możecie sobie inne kolory, fioletowy, nie wiem, taki. Po prostu różne są tutaj kolorki, to od was zależy, jaki chcecie. Ja sobie dam akurat 0. Jasność troszeczkę sobie przyciemnię, no i będzie moim zdaniem gicior. To teraz by się przydało tutaj dać jakiś tekst. Ja postanowiłem, że zrobię awatar w stylu takim, że po prostu damy sobie tu jedną literkę, bo głównie na awatarach tak się robi, że albo się daje po prostu swoje zdjęcie profilowe, jakie macie, albo daje się pierwszą literkę waszego kanału, albo po prostu jakąś literkę, która się wyróżnia. Ale zanim damy sobie tutaj naszą literkę, otworzymy sobie po prostu nasze paczuszki. Możemy sobie na przykład kliknąć plik, otwórz
i tutaj wybieramy po prostu sobie naszą paczkę, którą mamy. Ja sobie wezmę po prostu Layered Style Pack, czyli paczka ze stylami do tekstów. Kliknę sobie na nią dwa razy. Dzisiaj akurat gigapaka nie będziemy potrzebować, albo będziemy w sumie, bo jeszcze jeden fajny efekt dodamy do tego awatarka. Dobra, klikamy sobie ogólnie tutaj white, albo wiecie co, ja sobie dam tutaj purple. Purple będzie moim zdaniem git. Mi się podoba ten styl pierwszy, to jest chyba to. Tak, to jest to. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i kopiuj styl warstwy. O, musiałem się wychylić, bo mi troszeczkę zasłaniało. Okej, nasza warstwa normalnie tego tekstu się skopiowała. I ogólnie słuchajcie, żeby dać tutaj tekst i wkleić sobie styl warstwy, musicie napisać to tekstem, który był po prostu na tamtej warstwie, bo wtedy będzie najlepszy moim zdaniem efekt. Na innych czcionkach też możecie w sumie sobie to zrobić, ale najlepiej moim zdaniem jest na tym tekście, który był tam wcześniej podany. I to jest Proxima Nova, więc klikamy sobie ten na klawiaturze lub tą opcję tutaj po lewej stronie. Klikamy sobie po prostu w środek, po prostu biały kolor. Piszemy sobie literkę N, no z caps locka oczywiście. Teraz sobie zmienię czcionkę. Żeby zmienić czcionkę, potrzebujecie idealnej czcionki. Możecie sobie wybrać, którą fotobra aktualnie posiada i ma wgrane. Albo możecie też sobie załadować czcionkę. Tu jest taka opcja, klikacie załaduj. Ja mam tutaj folder z czcionkami do fotobra. Kiedyś go używałem, teraz bardziej używam Photoshopa, więc te czcionki wszystkie, które są, to są one już wgrane i one są wgrane na stałe, a przy każdym odpaleniu Photopea trzeba wgrać tą czcionkę. I to jest jedyny taki straszny minus tego programu, ale no cóż, można przecież sobie z tym poradzić. Ja wybiorę sobie Proxima Nova, możecie po prostu wejść w internet i kliknąć i napisać po prostu Proxima Nova Dowland, albo dam wam linka, no zobaczę. Więc gdy mamy już naszą literkę, wklejamy sobie prawym przyciskiem myszy styl warstwy wklej. No i aktualnie się nam ten styl warstwy wkleił, co był właśnie tutaj. Tylko że jak widzicie, to nie jest dokładnie takie same, a to z tego powodu, że gdy powiększycie tą literkę, musicie kliknąć na nią dwa razy, albo po prostu opcję mieszania i tutaj, musicie sobie tutaj kliknąć wewnętrzna poświata i rozpiętość sobie, rozmiar to sobie troszeczkę powiększyć. Przy każdym jakby, im większa litera, to tym rozmiar musi być większy. Im mniejsza litera, tym rozmiar musi być mniejszy. Więc ja sobie zrobię coś takiego, żebym nie przesadzał też. Okej, coś tego typu będzie dobrze. Jeszcze troszeczkę cień sobie tutaj. O, okej, poprawię. No i mamy tak naprawdę naszą całą literkę już zrobioną i teraz przydałoby się ją wypaczyć, czy coś, po prostu tak fajnie przekształcić, żeby miała ona jakby jakąś taką 3D czy coś w tym stylu. Więc klikamy sobie prawym przyciskiem myszy resteryzuj i gdy resteryzowaliśmy naszą warstwę, to już nie możemy jej edytować w takim sensie, że nie możemy zmienić po prostu tekstu. Jak kliknę tekst, no to widzicie, tworzy mi się nowa warstwa inna i widzicie, nie możemy po prostu tego tekstu edytować. Więc każdy, kto robi sobie teraz awatar, to pamiętajcie o tej właśnie ważnej rzeczy. Dobrze, klikamy sobie, gdy mamy już ją zresteryzowaną, klikamy edycja, przekształć i jest tutaj taka opcja jak wypaczenie. Klikamy sobie na nią, no i są jakby takie małe kwadraciki dookoła naszej literki. I teraz jak mówiłem na początku, najlepiej by było, gdyby mieć właśnie literkę N albo M, bo wtedy ten efekt genialnie wygląda. Klikamy po prostu sobie w jakiś punkcik, w moim przypadku to będzie ten, i rozciągamy sobie coś takiego, żeby było tutaj właśnie takie, o właśnie, wypaczenie, jak to mówi sama nazwa. Możemy sobie troszeczkę w prawo, o coś takiego, i to samo też tutaj. Też w prawo lekko, lewo znaczy, nie? No coś dokładnie takiego i to samo robimy tutaj na dole. Tylko tu już na dole nie przesadzamy tak bardzo. I to samo tutaj właśnie z lewej strony. No, no i efekt tak naprawdę naszej całej literki jest zrobiony. Jeszcze mi się troszeczkę ten cień nie podoba, więc klikamy sobie dwa razy.
Możecie sobie też cień edytować, ale cień po prostu sobie jakoś tak o, zmniejszymy. Dajmy sobie tutaj i coś takiego. No i klikamy OK. No i tak naprawdę nasz cały awatarek jest zrobiony, ale jeszcze się przydałoby tutaj coś wsadzić, żeby to nie była po prostu literka N, tylko coś tu się jeszcze działo, żeby to się po prostu wpadało w oko. Więc klikamy sobie znowu plik otwórz i otwieramy sobie Gigapacka. Link jest w opisie. W ogóle w opisie dałem linka do moich wszystkich paczek, więc wy ściągacie sobie po prostu Gigapacka. Mam nadzieję, że dacie radę, nie muszę chyba wam niczego tłumaczyć. Więc no, gdy mamy otworzonego tego Gigapacka, klikamy sobie efekty, o tutaj właśnie, i klikamy Electric. I wybieramy sobie tą pierwszą błyskawicę, która wam tutaj wyskoczyła. Klikamy sobie na nią i przeciągamy na nowy projekt z naszą literką. Klikamy sobie font na klawiaturze, przenosimy sobie to, gdzie będzie. O, coś takiego, będzie git. No i słaba opcja jest też w Photopay taka, że gdy klikniemy sobie lewego alta, no to no, w Photoshopie, każdy kto używa Photoshopa to chyba wie o co mi chodzi, po prostu ta warstwa nie jest nałożona na warstwę pod spodem, no i trzeba po prostu to zmazywać, a to jest słaba rzecz, więc klikamy sobie gumkę tutaj właśnie tutaj w pasku, albo po prostu N na klawiaturze, powiększamy sobie ją, możecie sobie powiększyć klawiszami takimi nawiasami kwadratowymi, albo po prostu tutaj powiększacie sobie więcej czy mniej. I twardość oczywiście na zero. Więc wymazujemy to sobie z tutaj. Jesteśmy oczywiście na naszej błyskawicy. No i coś powiedzmy tego typu. O, jeszcze możemy sobie tutaj dać coś takiego. No i mamy pierwszą błyskawicę zrobioną. Teraz klikamy Ctrl D znowu. Dajmy sobie teraz powiedzmy, no nie wiem. Teraz coś takiego. Klikamy sobie znowu E. I to wymazujemy właśnie stąd. I moi drodzy, jak widzicie, efekt wyszedł taki, jest bardzo fajny, nie trzeba już tutaj z niczym kombinować, możecie sobie też wejść znowu w Gigapacka tak szybko, zamknąć te wszystkie zakładki, wziąć Particles, wyłączyć i wziąć tą opcję tutaj, co właśnie wziąłem, przerzucić sobie, nie wiem, powiedzmy gdzieś pod naszą literkę, Ctrl T sobie to zmniejszyć, żeby to nie wyglądało aż tak duże, no coś takiego, nie wiem, coś takiego, ok. Kliknąć E, wyrównać to sobie tu i tu. To samo, tutaj klikamy na naszą warstwę z Gigapackiem, klikamy tutaj na zamazane do połowy kółeczko, barwa na scenie, trzymając lewego alta, naciskamy sobie to, koloryzuj i na scenie na maksa i tutaj fioletowy, czyli coś mniej więcej tego stylu, na maksa sobie ustawmy jasność. Teraz, no i tak naprawdę efekt jest chyba zrobiony. Możemy sobie też dać filtr, rozmycie, nie, tak, rozmycie ruchu. Troszeczkę sobie to rozmyjemy. No i tak naprawdę cały nasz efekt już jest w sumie gotowy. Więc ja oczywiście wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego poradnika. Ja mam nadzieję, że on się wam spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście tutaj zostawić pięknego lajka, jak się wyświetla na ekranie. Zostawiam też subika, żeby mnie motywować, jak mówiłem na samym początku. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego poradnika i widzimy się już za niedługo.